Po krótkim pobycie w Pskowie udajemy się do Rezeknę, łotewskiego miasta przy granicy z Litwą, na ostatni nocleg podczas wycieczki. Jeszcze raz przejeżdżamy obok figury świętej Olgi, patronki Pskowa. Znów straciliśmy trochę czasu, przekraczając rosyjsko-łotewską granicę. Słońce już zachodzi, gdy wjeżdżamy do miasta, które ma polską nazwę Rzeszyca. Osada pod nazwą Rositen powstała na początku XIV wieku przy twierdzy krzyżackiej. Po sekularyzacji zakonu inflanckiego przypadła Rzeczypospolitej i aż do rozbiorów była jej starostwem. Miasto zamieszkuje obecnie około 37 tysięcy mieszkańców, w tym niewielka społeczność polska licząca około 1000 osób. Po lewej stronie pojawiła się bryła hotelu Ładgale, w którym zatrzymamy się na nocleg. Na rondzie wznosi się pomnik Zjednoczeni dla Łotwy lub Latgare Mara. Objeżdżając rondo, mijamy katolicki kościół Matki Boskiej Bolesnej, konsekrowany w 1937 roku. Rano przed wyjazdem było trochę czasu, aby pospacerować po centrum Rzeszycy. Można to obejrzeć na filmie umieszczonym na ekranie końcowym. Po śniadaniu ruszamy w stronę Wilna. Na drogowskazie pojawiło się już miasto Daugavpils, po polsku Dyneburg, stolica Ładgalii i byłych polskich Inflant. Wjeżdżamy do Dyneburga, w którym Łotysze stanowią zaledwie 19% mieszkańców. Nieco mniej, bo 14% to Polacy. Rosjanie w mieście liczącym 95 tysięcy mieszkańców stanowią około 50% ludności. W Dyneburgu od 1991 roku działa Państwowe Gimnazjum Polskie imienia Józefa Piłsudskiego. Po lewej mijamy kościół katolicki pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w 1905 roku w stylu klasycystycznym. Nieco dalej wznosi się Ewangelicka Katedra Marcina Lutra z 1893 roku, zbudowana w stylu neogotyckim. Ta dziwna metalowa konstrukcja nad brzegiem Dźwiny to pomnik Marka Rotko, znanego malarza amerykańskiego żydowskiego pochodzenia, który urodził się w Dyneburgu. Daugava, po polsku Dźwina, od której miasto otrzymało swą łotewską nazwę, jest największą rzeką Łotwy i drugą co do wielkości rzeką Bałtyku uchodzącą do Zatoki Ryskiej. Jej długość wynosi 1020 km. Płynie przez Rosję, skąd wypływa, Białoruś i Łotwę. Mijamy pomnik obrońców Dyneburga zaprojektowany przez łotewskiego rzeźbiarza Indulisa Folkmanisa. Przed nami most zaprojektowany przez polskiego inżyniera Stanisława Kierbedzia. Niewielka rzeczka Laukesa jest granicą między Łotwą a Litwą, do której właśnie wjechaliśmy. Przejeżdżamy przez miejscowość Zarasaj, polska nazwa to Jeziorosy. Miasto zamieszkuje około 6,5 tysiąca mieszkańców. Mijamy neobarokowy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1878 roku. W tym budynku mieści się miejska biblioteka. Niedaleko jednego z miejsc krótkiego postoju stał stary drewniany rzeźbiony krzyż. Okazało się, że pochodzi z 1894 roku.
Wjeżdżamy do Wilna, liczącego blisko 550 tysięcy mieszkańców i miasta nierozerwalnie związanego z historią Polski. Wzmianka o Wilnie pojawiła się po raz pierwszy w 1323 roku w listach księcia Giedymina do papieża Jana XXII. W XIV wieku Wilno trzykrotnie najeżdżali krzyżacy w 1365, 87 i 90 roku. Rozkwit miasta nastąpił za panowania Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta II Augusta, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski, ostatniego z Jagiellonów. Wilno i jego zabytki można zobaczyć na playliście umieszczonej na ekranie końcowym. Po zwiedzeniu miasta ruszamy na ostatni odcinek trasy podczas tej wycieczki Wilno-Warszawa. Jeszcze przez chwilę towarzyszy nam rzeka Wilia. Współczesne Wilno wygląda tak, jak wiele miast na świecie. Wieżowce, beton i szkło. Niepowtarzalna wileńska starówka pozostanie na długo we wspomnieniach i krótkiej filmowej relacji ze spaceru po mieście. Słońce zachodzi, a nas czeka jeszcze wiele godzin nocnej jazdy. W tym momencie rozległo się głośne hurra. Jesteśmy już w Polsce. Hurra! Piękne augustowskie noce. Szczęśliwie dotarliśmy do Warszawy i Dworca Zachodniego, skąd rozpoczął się nasz bursztynowy trakt.